W ostatnim czasie grą, która zaczyna zbierać niezwykłą popularność, jest Amanda the Adventurer, która przedstawia historię tytułowego programu dla dzieci, który jednak w swojej naturze okazuje się być niezwykle demoniczny i jakiś taki nie na miejscu, skrywając w sobie wiele sekretów, nieoczywistych odniesień i innych rzeczy, które dość ciężko wyjaśnić. Zatem w dzisiejszym filmie zabierzemy się właśnie za tą grę, ponieważ bardzo często prosiliście mnie, abym przyjrzał się jej fabule. I właśnie dzisiaj to zrobimy. Dzisiaj postaram się wyjaśnić fabułę Amanda the Adventurer. Zatem cześć, ja jestem Mondar i witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym wiecie co będziemy robić. Nim zaczniemy, standardowo strzelcie pod nim kciuka w górę, a także zostawcie suba na kanale, jak jesteście tutaj nowi, bo chciałbym dobić 150 000 widzów do końca tego roku szkolnego. Poza tym serdecznie zapraszam was wszystkich do mojego Instagrama, linki macie w opisie. A już nie mam zamiaru przedłużać, moi drodzy, bardzo proszę rozsiądźcie się wygodnie, albowiem przed wami wyjaśnienie fabuły Amanda the Adventurer. Przekopując się przez strych, znalazłeś pudełko ze starym programem telewizyjnym dla dzieci, Amanda the Adventurer, z udziałem odważnej dziewczyny o imieniu Amanda i tchórzliwej owcy o imieniu Woolly. Nie przypominasz sobie żadnych konkretnych odcinków ani postaci z serialu, albo co dokładnie się w nim wydarzyło, albo jakichkolwiek wspomnień na jego temat, chociaż wydaje się to być dziwnie znajome. Ciekawość ogarnia cię i decydujesz się obejrzeć taśmy i pozwolić, by nostalgia pełna grozy zabrała cię z powrotem do prostszych czasów. Najprościej mówiąc, tak właśnie prezentuje się fabuła gry. Do dyspozycji mamy właśnie 3 taśmy VHS z pewnym programem dla dzieci, który mocno przypomina mi tą naszą słynną Dorę. Kto tego nie oglądał, proszę przyznać się. I skoro nie mamy żadnych lepszych rzeczy do roboty, przejdźmy do analizy pierwszej taśmy. Pierwsza taśma zaczyna się w zaskakująco prosty sposób. Amanda i Woolly przedstawiają się, po czym wybierają się na targ w poszukiwaniu jabłek. I'm allergic to apples. That's okay. You should never be afraid to try something new. But we don't even know where the store is. Do you know where the store is? Yeah, that's right. Let's go. We're at the store. It sure looks crowded. Bah. And look, there are apples. Can you see apples? Good job! Now we can make apple pie! Wow, to było dziwne. Teraz Paweł Jumper nie wydaje się być aż tak specyficzną produkcją kinematografii, jak to coś. Nim przejdziemy do taśmy numer 2, szybciutka analiza. W momencie, kiedy Amanda i Woolly przedstawiają się, za jednym z krzaków ukryta jest jakby ręka, albo raczej cień jakiejś postaci, która wydaje się im przeglądać. I będzie to chyba dość istotny detal później. Poza tym warto również zwrócić uwagę na napisy końcowe tego odcinka, gdzie zawarta została ukryta wiadomość o następującej treści. Wyłącz telewizor teraz. Jest ona niezwykle ciężka do rozczytania, natomiast jeżeli spowolnimy wideo i wytniemy z niego odpowiednie elementy, to uformują one właśnie tą wiadomość. Druga taśma przybiera już znacznie mroczniejszy wydźwięk i rozpoczyna się od Woolly'ego, który stara się nas przed czymś ostrzec, natomiast szybko zostaje uciszony przez Amandę. Hi everyone, I'm Amanda. I'm Woolly. Today we're going to get meat for Grandma. But isn't Grandma a vegetarian? Can you tell us where the butcher is? Następnie oboje zostają wysłani przez babcię Amandy do sklepu w celu kupienia mięsa. I nie byłoby w tym absolutnie nic dziwnego, gdyby nie fakt, że babcia Amandy jest wegetarianką, a rzeźnik wygląda jak Baldi na sterydach. Ale dobra, powiedzmy, że wydali go ze szkoły i musiał sobie jakoś chłopak radzić. Kiedy w końcu ma już dojść do transakcji, Amanda zaczyna zachowywać się trochę dziwnie i całkiem niepokojąco patrzeć na Woolly'ego. I w tym momencie kończy się taśma numer 2, więc możemy chyba przejść do taśmy numer 3. Akcja tejże taśmy dzieje się późno w nocy. Widzimy Amandę stojącą przed jakimś domkiem, a także placem zabaw. Wydaje się ona być ponadto jakoś bardziej pobudzona niż zazwyczaj. Tutaj taśma numer 3 dobiega końca. I nim przejdziemy dalej, musimy przeanalizować właśnie trzecią taśmę, bo jest chyba najbardziej interesująca. Być może zacznijmy od tego, iż jeżeli w sytuacji, kiedy musimy kliknąć na domek, klikniemy na plac zabaw, ten zniknie, a wraz z nim zniknie księżyc. Rzekomo takowe znikanie księżyca może mieć jakiś związek z demoniczną aktywnością i chyba do tej gry by to pasowało jak do niczego innego. Ponadto w momencie, kiedy za mną zaczyna dziać się coś dziwnego, ta wydaje z siebie równie niepokojący dźwięk. I uwaga, bo jest to kolejna ukryta wiadomość, która po przyspieszeniu prezentuje się w następujący sposób. Powiedz cześć, przywitaj się. To już samo w sobie jest dość przerażające, w sensie nie jest samo mówienie siema do kogokolwiek, ale to w jaki sposób ona to wypowiada. Bleh. Mianowicie, jeżeli wrócimy ponownie na stronę dewelopera, gdzie to znajdują się informacje o grze i zjedziemy troszkę niżej, znajdziemy listę założeń. A raczej bardziej rzeczy, które odnalazłeś w pudełku na strychu. Znajduje się tutaj pieczenie ciasta, co jasno odwołuje się do pierwszego odcinka, pójście do sklepu, to odwołuje się do drugiego odcinka, czy zawieranie nowych wiadomości. To zdaje się nie nawiązywać do niczego, natomiast znajduje się tutaj także trzecia wiadomość, pomiędzy drugą a czwartą, która jest dość ciężka do rozczytania, ale spokojnie, mamy translator. Google Translator, który odczytał to za nas. Wypuść mnie. Co? Nawiązanie do Andy's Apple Farm? Czy być może w grze faktycznie coś jest ukryte? Ktoś lub coś. I absolutnie nie patrzę tutaj na gigantycznego, czarnego stwora, którego przed chwilą widzieliśmy. Kolejny niepokojący szczegół odnajdziemy, jeżeli odpowiemy źle na wszystkie pytania Amandy. I tak, nie będę tutaj ukrywał, inspirowałem się w tym filmie bardzo mocno materiałem Super Horror Bro na ten temat. Link do niego znajdziecie w opisie tego filmu, więc w razie czego wbijcie tam i zostawcie łapkę w górę czy coś. Wracając do tematu, jeżeli będziemy źle odpowiadać na pytania Amandy, ta będzie stawać się coraz bardziej sfrustrowana, niekiedy wręcz wciskając nam dobrą odpowiedź. A tutaj macie kilka przykładów właśnie tego procederu. I'm allergic to apples. Do you know where the store is? Do you know where the store is? Do you know where the store is? Yeah, that's right. Let's go. There are apples. Can you see apples? Say apple. Apple. Good job. Now we can make apple pie. Today, we're going to get meat for Grandma. But isn't Grandma a vegetarian? Can you tell us where the butcher is? Can you tell us where the butcher is? The butcher? There it is! Let's go! Hello, meat man! Can you tell the meat man what we need? Can you tell the meat man what we need? Tell them what we need. That's right. It's dark out. Let's go home. Home! Point to the house. Knock on the door. I want to go inside. Let me in. Poza tym kilka sekretów zlokalizowanych jest w samym menu gry, kiedy to na telewizorze niekiedy przewijać będą się obrazki i na nich są ukryte dosyć dziwne rzeczy. Przykładowo na jednym z nich znajduje się zamordowana osoba. Oczywiście może być to jakaś nadinterpretacja, ale spójrzcie tylko na to. Samo zdjęcie jest na tyle zniekształcone, że troszeczkę ciężko jest tutaj coś zobaczyć, jednak troszeczkę bardziej tutaj spekulując możemy zauważyć nos, oczy i usta ofiary, które są szeroko otwarte. Niektórzy na twarzy pokazanej tutaj osoby widzą krew, inni nie za bardzo. Ja jestem gdzieś po środku, nie uważam, żeby to była jakaś ofiara morderstwa czy coś, aczkolwiek też nie mam za bardzo argumentów, by potwierdzić tę tezę. Chociaż z drugiej strony wydaje się być to nawet na miejscu. Szczerze nie będę mówił tutaj jakiegokolwiek werdyktu, jeżeli nie znajdziemy jakichś bardziej dokładnych dowodów to potwierdzających. Kolejny obrazek przedstawia szafkę, na której znajdują się taśmy VHS, które z całą pewnością znaleźliśmy na naszym strychu. Następny obrazek przedstawia w sumie nie do końca wiem co, aczkolwiek super horror, bro, którym się tutaj inspirowałem, stwierdził, że jest to być może winda albo drzwi do mieszkania głównego bohatera. Szczerze nie wiem i chyba tak to zostawię. Pozostałe obrazki są zbyt zniekształcone, żeby cokolwiek z nich odczytać. I podsumowując to wszystko, co właściwie może to oznaczać? Jaką historię kryją te trzy tajemnicze taśmy VHS? Kim jest Amanda? Kim jest Woolly? Dlaczego Amanda zachowuje się tak podejrzanie w wielu miejscach? Często jest złośliwa, nawet można powiedzieć agresywna? Przed czym Woolly chciał nas ostrzec? Dlaczego też miejscami był na tyle przerażony? Dlaczego powinniśmy natychmiast wyłączyć telewizor? A także kim jest demoniczna postać widoczna pod koniec trzeciej taśmy? Cóż, nadszedł moment, by to wyjaśnić. Składając wszystko do kupy, rozpoczynając od samych fundamentów. W grze wcielamy się w osobę najprawdopodobniej dorosłą, która odnalazła stare taśmy VHS w celu przeżycia ponownie swojego dzieciństwa. Tego możemy być pewni. Aczkolwiek sama osoba nie pamięta w ogóle o istnieniu tych taśm, tych bajek, nie przypomina sobie żadnego odcinka, ani o co właściwie w tym wszystkim chodziło. Czyli jak gdyby te bajki nigdy nie istniały i od tak pojawiły się w jego życiu. To może prowadzić nas do konkluzji, iż tak faktycznie było. Te taśmy nigdy nie istniały, a bohater nigdy ich nie widział. Zrekonstruowały się one w jego życiu w jakiś sposób paranormalny. Natrafiłem w internecie na teorię, iż taśmy zostały w rzeczywistości wykreowane przez demona widocznego na końcu taśmy numer 3. A Amanda i Woolly to tak naprawdę manifestacje jego ofiar. To raczej powinienem powiedzieć dusze ofiar demona, które zostały w tej grze zaklęte, niczym dusze osób w Andy's Apple Farm. Wedle tej teorii osoba widoczna na tym zdjęciu jest w rzeczywistości jedną z ofiar demona, która następnie została przetransportowana do gry. I prawdopodobnie jest to Woolly, ale to już takie ściśle moje zdanie. Amanda natomiast to zupełnie inna postać, której mózg miał zostać wyprany przez demona. Zupełnie jakby ona była po jego stronie, a Woolly byłby tutaj jedyną logicznie myślącą osobą, która faktycznie chce się stąd wyrwać i wiadomość "wypuść mnie stąd" pochodzi właśnie od niego. Przykładem takowego stanu rzeczy, kiedy Amanda nie myśli do końca logicznie, są te jej wszelkie napady furii, kiedy źle odpowiemy na pytanie. Jest także sytuacja, kiedy Woolly wspomina, że jest uczulony na jabłka, natomiast ona stwierdza, że hej, musisz spróbować. Ponadto sama postać babci może tutaj sugerować, iż Woolly i Amanda są w rzeczywistości bratem i siostrą? Możliwe, że nawet ma to trochę sensu. Aczkolwiek tak naprawdę donikąd nas to nie prowadzi, więc może przejdźmy do rzeczy. A rzecz ta jest niezwykle prosta. W momencie, kiedy pod sam koniec pojawia się demon, jeżeli lekko rozjaśnimy zdjęcie, zauważymy, iż tapeta za nim jest identyczna względem tej, gdzie znajduje się telewizor, z którego oglądamy całą bajkę. Sugeruje to tylko jedno. Bohater nie posłuchał ostrzeżeń Woolly'ego, nie wyłączył telewizora i cały czas oglądał bajkę. Miał w nosie wszelkie ostrzeżenia, a ciekawość wzięła górę, w wyniku czego demon pojawił się w jego domu i zabrał go ze sobą do bajki, do samej taśmy i on absolutnie nie był pierwszą osobą, bowiem spójrzcie tylko na to. Domki, śmietniki, krawaty, wszelkie przedmioty, budynki czy rzeźnik mają oczy, jednak żadna z tych rzeczy nie wydaje się być do końca szczęśliwa. Zupełnie jak gdyby tam też egzystowały dusze osób, które niegdyś obejrzały bajkę, która tak naprawdę nigdy nie istniała, a następnie zostały zabrane do jej środka, stając się jej częścią. Nie jestem pewien, czy dobrze to tłumaczę, ale chyba to jest punkt. To chyba o to w tym wszystkim chodzi. Sama bajka nie istnieje i nigdy nie istniała, natomiast materializuje się w domach różnych osób, które później, mocą nostalgii, stwierdzają, że ją obejrzą, po czym zostają zabrani przez demona do jej wnętrza. Tak jak to stało się z tobą, czyli głównym bohaterem. Uważam, że to właśnie o to w tym wszystkim chodzi i taki jest ostateczny wydźwięk tej gry. Takie jest znaczenie Amanda the Adventurer i myślę, że tak powinniśmy to zostawić do czasów być może wyjścia jakiejś dwójki albo aktualizacji, DLC czy cokolwiek, bo sam zna tę grę jest naprawdę mega interesujący i myślę, że chciałbym kontynuować tę serię, jeżeli gra będzie dalej rozwijana. Shima to już nagrywa na następny dzień, bo jak się okazało do gry wyszedł update 1.1, który dodał bonusową taśmę, która chyba odnosi się właśnie do Let Me Out, a Making New Friends będzie odnosić się do taśmy numer 3, gdzie Amanda stoi pod domkiem, a obok niej są pozostałości po Woolly, więc szybciutka analiza. Nie ma tutaj zbyt wiele do analizowania, więc pójdzie szybko. Taśma ta składa się z kilku zdjęć wyjętych dosłownie z prawdziwego życia. Na pierwszym z nich widzimy przedmieście i kilka domków tutaj się znajdujących. Generalnie zwykła, spokojna uliczka miejska, nic więcej. Następnie pojawia się charakterystyczne dla tej produkcji pole do wpisania tekstu, gdzie umieścić musimy imię Amanda, co przeniesie nas do lasu. Natomiast po wpisaniu ponownie Amanda zostaniemy przeniesieni do jakiejś rzeźni i myślę, że jest tutaj lekka analogia do taśmy numer 2, także postaci Woolly'ego, więc możliwe, że Woolly za życia umarł w rzeźni, albo coś koło tego. Dlatego koniec końców w grze istnieje jako zwierzątko, a nie jako człowiek. Tutaj uwypuklony został numer 826, który z całą pewnością do czegoś się odnosi, jednak na ten moment nie mam za bardzo koncepcji, do czego może to nawiązywać. Następnie pojawia się kolejna karta, gdzie możemy wpisać napis i tam po prostu samodzielnie pojawiają się literki tworzące napis Woolly, więc z tego możemy dowiedzieć się tylko tyle, że Woolly prawdopodobnie umarł w rzeźni. A co dalej się z nim tam działo, jak to wszystko wyglądało, to chyba nie chcemy wiedzieć, bo było trochę machabryczne. Cóż, wracajmy do filmu. Tymczasem my zbliżamy się do końca tego filmu, mam nadzieję, że wam się spodobał. Jak tak, zostawcie pod nim koniecznie kciuka w górę, a także suba na kanale, jak jesteście tutaj nowi, ponieważ niezmiernie bardzo chciałbym dobić 150 000 widzów do końca tego roku szkolnego. Wpadajcie ponadto na moje poprzednie filmy, wyczekujcie też tych następnych, a także zapraszam na mojego Instagrama i TikToka i całą resztę. Wszystkie linki macie w opisie, tymczasem ja się żegnam, mówił do was Mondar, trzymajcie się cieplutko, miłego dzionka wam wszystkim, cześć!